Otwarcie wyremontowanej strażnicy odbyło się w Chełmsku Śląskim. Obiekt przeszedł kompleksową modernizację. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim należy 34 członków. Stanowią oni znaczące wsparcie dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dojazd do Chełmska Śląskiego, czyli dojazd Państwowej Straży Pożarnej do Chełmska Śląskiego, który zajmuje w warunkach normalnych, czyli latem około 20 minut. W okresie zimowym ten czas się przedłuża. Dlatego to pokazuje, jak ta jednostka musi być silna, jak jest ważna dla bezpieczeństwa. Poza działaniami ratowniczymi członkowie OSP od kilku lat remontują swoją jednostkę. To się zaczęło w 2019 roku od pozyskania dotacji z Komendy Głównej na ocieplenie dachu. Od tego momentu cały czas przemy do przodu dzięki wszystkim firmom i ludziom dobrej woli, które nam pomogły podczas tego remontu. Wyremontowaliśmy wtedy świetlice plus pomieszczenia takie dla nas socjalne. Następnie w następnym roku została podjęta uchwała, na której zabezpieczono środki na przebudowę, rozbudowę remizy. W tej chwili został dobudowany boks garażowy, dwa boksy właściwie. Został obiekt przedłużony o 3 metry, dlatego jest możliwość garażowania nowego samochodu. Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej jednostki odbyło się 16 października 2021 roku. Brać strażacka jest specyficzna, chociaż właśnie Chełmsko-Śląskie jest najbardziej specyficzną taką do wspólnego działania organizacją. Tak jak mówiłam, nie pytali się, co trzeba dla nich dać, tylko pokazali, ile mogą dać od siebie. W większości i ta remiza przebudowana jest z inicjatywy i z ich takiego chodzenia i mówienia, że to jest potrzebne nie tylko dla nich, bo to trzeba powiedzieć, żeby mieszkańcy nie myśleli, że to jest zrobienie dla kilku czy kilkunastu druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim. To jest dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubawka i powiatu kamiennogórskiego. Oni wyjeżdżają, jak jest taka potrzeba, są zawsze na zawołanie o każdej porze dnia i nocy, co mówiłam w podziękowaniu i jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest wynikiem takiego wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, przede wszystkim gminy Lubawka. Podczas uroczystości zostały wręczone również medale dla zasłużonych strażaków. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego nr 69/P/20 z dnia 4 marca 2020 roku srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony zostaje druh Paweł Gregorczyk. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego nr 3/P/17 z dnia 21 września 2017 roku brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony zostaje druh Piotr Wiktorowski. Kolejną ważną inwestycją dla strażaków z Chełmska Śląskiego jest zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Burmistrz Ewa Kocęba podczas uroczystości podkreślała, że zrobi wszystko, aby nowy pojazd
został zakupiony. Przebudowana remiza ma dać wstęp do tego, żeby można było się ubiegać o ten samochód, bo myśmy próbowali już w tym roku i rok wcześniej, ale niestety warunek był, żeby samochód mógł się zmieścić. Ten budynek przed przebudową nie dawał takiej gwarancji, dlatego nawet nie było co występować, żeby nie dostać odmowy dla samego braku posiadania budynku. Teraz jest już podstawa do tego, żeby się ubiegać. Ja i jeszcze kilka osób już czynimy takie starania, żeby to się sfinalizowało w przyszłym roku. Nie mówię na 100%, dlatego że nie mam na wszystko wpływu, ale robię i dam z siebie wszystko, żeby ten samochód w przyszłym roku tutaj wylądował w garażu. Czy się uda? Miejmy nadzieję, że jak będzie takie wspólne działanie, właśnie jak jest w tej chwili, to się ziści i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy się widzieć na otwarciu, na przywitaniu nowego samochodu.